Teraz wykorzystać chcę ten moment i chcę powiedzieć, że czaję się tu na to krzesło oczywiście, ale jeszcze czekam, aż ta policja sam pojedzie. Oni tu migają, już pierwszy radiowóz odjechał, zaraz odjedzie drugi i będę mógł tutaj po prostu wejść i zrobić relację prosto z tego siedliska i oczywiście z tle narodowym. Już tu rozebrali wszystkie barierki, nikogo nie mamy, nadal czekamy. Już jest kasa, podświetlone wszystko, lista cała podświetlona jest, kto i komu ile się należy, a my czekamy, aż ta policja, ja na to krzesełko muszę tam wejść. Jestem świadkiem, że chciałem wejść, ale pan już tu demontaż tego krzesełka, no po prostu jesteśmy live, jak pan rozbiera krzesełko, nigdzie takiej sceny nie zobaczycie, gdzie rozbierane jest wszystko, wszystkie barierki, samochody, cała Polska już odjechała, nawet już dziewczyny do Ostrołęki pojechały, także no nie wiem co zrobić. Idziemy na metro zaraz, idziemy w miasto. Proszę Państwa, jeszcze chcę na koniec pokazać tą oto przemiłą parę. Jestem zaszczycony, poznałem żonę pana Andrzeja. No i co tu dużo mówić, no. Po prostu już się znamy. Także do zobaczenia na następnym koncercie. Nie chcecie iść z nami w miasto, idźcie do dzieci, pa. Idziemy, cześć. Proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem. Michael pobrał, przechodzimy. Policja odeszła, puszcza wolna. 200! Dolarów! Kurna, przecież dżentelmeni, tym bardziej tacy jak z filmu zupełnie Blues Brothers, tylko że lepsi, kurna. Idą sobie już na luzie, idą w miasto się bawić, zabieramy dwie dziewczyny i będą tany, narodowy, rozśpiewany. O, a widzicie, zawsze nad dyrektorem jakaś aureolka poświata, proszę, no jak nie zobacz. Ja zawsze jakiś jestem święty. O, aureolka tutaj się wystarcza. A my idziemy na metro, spokojnym, może jeszcze kogoś złapiemy, zapytamy o wrażenia z koncertu i kto będzie chciał powiedzieć, złapiemy tu kogoś na żywo. Ale nie wiem, czy ktoś będzie chciał coś opowiedzieć. Nie wszyscy jacyś mają zmęczeni, smutne miny. Także nie wiem, a my tutaj z Michaelem jeszcze pokażemy, że jesteśmy pod... Proszę, jaki piękny szyld, Warszawa Stadion Narodowy. Pięknie oświetlony, dobrze widać. Także jest rock and roll. A zobaczymy, no nie ma chętnych do tego. Prosto. A jest rock and roll. Proszę zobaczyć, jaka to organizacja. Już wszystko opustoszało. Parking pusty praktycznie. Służby działały. Barierki już nam zwinęli. Krzesełko zwinęli, nie usiadłem. Ale wszystko przed nami. Na następnej imprezie już nie powielimy takich błędów. Od razu bez pytania wchodzę na siedlisko i wtedy policjant może mi, że tak powiem, skoczyć. I już będę na krzesełku. Ale live'a zrobię i najwyżej wtedy grzecznie na prośbę zejdę. Także przystopujemy, idziemy dalej z metra. Patrz. Odjeżdżają już zakładowe wycieczki z zakładów pracy. Zafundowano im tutaj bilety. Byli ludzie z różnych części kraju, nie tylko z Warszawy. Tu wręcz z całej Polski, a nawet z całego świata podsiadło. Podobno popularny jest na całym świecie. Ale to tak mówiła jedna taka osoba, której nie znam. A tutaj, proszę Państwa, jesteśmy teraz w punkcie, w którym odjeżdżaliśmy do Ostrołęki. Autentycznie to jest tutaj. Stąd tu stał autokar, a proponuje Michael, żebyśmy na tą poczekalnię weszli, może pokazali. Proszę bardzo, jak się bawił narodowy. Jeszcze ile butelek, jak kulturalnie przy śmietniku wszystko. Czynne do dziewiątej. Halo, proszę otworzyć. Od 6 do 19 open. To idziemy, nie chcą nas. To wchodzimy w te rewiry. Tu będzie echo, tu możemy coś zaśpiewać. To ale co? Proszę Państwa, tu jak nas dobrze widać, a to wszystko dzięki Stickowi, Jacka Grega Production, zafundowanemu, ale nie no, kulturalni ludzie są, tak ładnie posegregować, poopowiadać. Także może spotkamy jakiegoś pana, to podzieli się wrażeniami z koncertu, chociaż widzę, że chyba musiało być słabo, bo nikt nie chce. W ogóle wszyscy smutni wracają, tylko my zadowoleni, a mimo, że byliśmy na VIP-ach, to nic nie piliśmy, żadnych alkoholi. Cześć. Podejrzewam, że o tej porze to już tylko służby zabezpieczające wracają, a normalni ludzie już są dawno w domu. O, na metrze pilnuje policja jakaś. Dobra, ale my tu robimy to z policjantami, chociaż porozmawiamy zaraz. Opuszczamy tutaj te piękne przejście, pasaż i wchodzimy. No, pokażemy wam, jak wygląda stacja metra, stadion. Nielegalnie dyrektor wchodzi, bo karta mu się skończyła. Chciałem powiedzieć służbom miejskim, że dyrektor dziś, 27 jest
dla dyrektora dniem bez biletu, bo wraca po ciężkiej pracy, wróci rowerem ze Śródmieścia, ale dwie stacje podjedzie sobie, dobrze? Dobra, nie wyłączamy zresztą, bo wtedy zawsze może się coś wydarzyć. Zobacz, Majko, jak cię widać. Polecam tego człowieka do produkcji, bo jest dobry. Już znany aktor. Epizodysta, aktor, wręcz bard, pieśniarz. Zna języki obce. Proszę, jak tu jest, jak na dworcu w tym, w Łodzi, jak ten był? Łódź Fabryczna, Łódź Fabryczna. Przepraszam, puściłby mnie ktoś? Dziękuję bardzo. O, bo nie mam biletu dzisiaj, ale dla mnie dziś dzień bez biletu. O, Michael, mój rzecznik, za mną. Robimy, dalej kręcimy. Proszę Państwa, i wchodzimy. O, ile ludzi będzie można zobaczyć. Oczywiście RODO, nie można nikogo pokazywać, żeby nie łamać anonimowości. A Panie były na koncercie? Byłyśmy. A powiedzą Panie coś, bo wszyscy tacy smutni wracają. My chcieliśmy chociaż słówko usłyszeć, czy w ogóle warto było przyjechać. Co, tak? No, warto. To warto. Warto było przypłynąć wartą. Jeszcze sobie tu wszyscy robią, a nie, to ten, nie zdjęcia, tylko ten pan, czy podtrzymują tego pana, nie przy tym jest. Chłopaki poklały. Gdzie są nasi ludzie jacyś? Idziemy szukać naszych ludzi. Choć Michael gdzieś do tyłu pójdziemy. Bo ty... No tak, ale choć mieliśmy pokazać Warszawę Stadion. O, bo to jest druga strona, my już jesteśmy na stacji metra, ludzie wracają zmęczeni. Chciałem Michaela jeszcze zapytać, czy naprawdę było warto. No warto. Ja myślę, że my tu jesteśmy, którzy są najbardziej eleganccy ludzie tutaj dzisiaj w mieście, także musimy iść w miasto szaleć. Najwyżej coś się stanie, ubijemy, ale jesteśmy pod ochroną policji, jest policja. Także na tego będą jeżdżać schodami, a my jedziemy w drugą stronę. No jest policja. No, także pauzujemy na chwilę. Tu mamy taką dokrętkę i tak stwierdziłem, bo zdjąłem marynarkę strasznie gorąco, że w marynarce jednak bardziej elegancko, nie? Proszę, Michael, elegancko. W marynarce dyrektor, bez marynarki już tak elegancko nie wygląda. I można się bawić bez alkoholu. Kurda, zupełnie bez alkoholu, na dwóch energetykach jest power. Lepiej niż wszyscy ludzie wracający z koncertu, zmęczeni. W ogóle niezadowoleni na mnie. Chociaż podobno było warto. Kiedyś zawsze, jak byliśmy... Nie, to ja sobie pojadę. Jak byliśmy młodzi, to zawsze albo mogliśmy sobie pojeździć windą, a tu możemy sobie schodami pojechać. O, akurat jedzie metro, to muszę szybko wjechać, żeby szybko zejść, bo już w dół schodów nie ma. No, także jeździliśmy windą, bo to była atrakcja, albo schody ruchome, ale zdążę, bo jeszcze dopiero wszyscy podsiedli. Już lecę szukać mojego rzecznika Michaela. Właśnie dorwałem z powrotem Michaela, mówię, że to jest, bez niego mnie mogą zabić, a z nim nikt mnie nie ruszy, on dobrze zbudowany. Bodyguard mój dzisiaj. Wchodzimy. Ruszamy w stronę cywilizacji. No proszę, widać Michaela. Ale zaraz założy tam marynarę. Idziemy w miasto, mamy dużo kasiorów. Podjechaliśmy, a to z bulwaru wracają, nie chyba z koncertu. Zaraz zobaczymy. Takie tłumy, nawet osoby czarną skórę, to one są za podwójną stawką zawsze. Ja tu panią pieprzę głupoty, że mówię, że gorąco jest, że się tak oszula, kołnierzyk się brudzi, bo w lecie trzeba się częściej prać, a myślałem, że jeszcze na jeden dzień będzie. Mamy tu sympatyczne panie, ale na razie tu nie pokazujemy, bo jest RODO. Nie chcemy łamać anonimowości. Każdy chce być u nas, się pokazywać. Chciałem powiedzieć, że mamy najpiękniejsze metro na świecie, najnowocześniejsze. Nawet w Kijowie takiego nie ma, bo już stary jest, ale tam najdłuższe schody podobno, tak? Pożegnaliśmy się z naszym wagonem, powiedziałem dobranoc. Jeden z panów nawet tam powiedział: Michael, trzymaj się tutaj dyrektora, żebyśmy wjechali. My jesteśmy, cały czas będziemy z wami jeszcze rozmawiać. Już trochę podmęczeni, zmęczeni. Jest Michael, a już myślałem, że mnie opuścił. Czekał na mnie, za to odprowadzę go po prostu na tą pierwszą linię M1, a opuszczamy M2. Także jeszcze może, Michael, ostatnie słowo, będziesz mógł powiedzieć jeszcze, jak wrażenia z koncertu, z pracy. Ja idę oczywiście wpłacić, ulokować gotówkę, żeby konto pukło i pracowało pieniążku na siebie. Do rana już będzie pomnożone. Jeszcze pamiętajcie, gramy, z tego robimy trzykrotną stawkę.
obejrzycie ofertę na jutro na Polską Ligę. Także pieniądze za darmo rozdanie. To Majka, to ty lecisz, cię żegnamy, tak? Nie idziesz w miasto, to pa, żegnam rzecznika, a ja sobie już obrócę pod prąd i skończę tam. Cześć. Pożegnałem już Michaela, sam pójdę. Nikt nie chce ze mną się bawić, także dyrektor idzie, może kogoś pozna po drodze, zobaczymy. Mam kasę, mogę zaprosić, zafundować bilet. Oczywiście na ZTE, nie do klubu. I moi drodzy, jeszcze tradycyjny przemas o godzinie 0.50, czyli mamy już 27. Dzień dobry. Dzień dobry. 27 sierpień. Czy pan wie, jak dojechać do Mokotów? Tak, ale w jaki punkt? Lebatorego 16. Bo już tramwaje nie chodzą, nie wiem czy nocne tylko. Tramwaje nie chodzą, tylko jeżdżą, ale... A nie, metrem, jak na pola Mokotowskie. Wysiąść po prostu pole Mokotowskie pod samym Batorem. Znam, bo tam urząd skarbowy kiedyś był. M1. Dokładnie do tego budynku. No to panowie dobrze szli, tamto M1. W tamtą stronę, tak. Dobranoc. O, jeszcze panów mam. A nie po koncercie panowie? Tak? Siadło, oczywiście, tak. No to kurna, dlaczego wszyscy tacy smutni? Taki koncert był, bo my tam wracamy. Dobry koncert. Smutny? Nie, no to tak, dobrze panu widać. Tamtą i tamtą stronę. Okay. Kabaty. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Cześć. A my idziemy wpłacić konto puchy. Już firmy nawet sprzątające wkroczyły na teren metra i jest sprzątane, czyszczone wszystko. Maszyny chodzą. A my już, uwierzycie, wyszliśmy, stacja Świętokrzyska pod Sezamem. O, chłopaki wracają, muzyka gra z samochodu, z CD, stereo gra, za nami Sezam, oczywiście Pałac Kultury. I nie uwierzycie, ale są normalnie wolne rowery, a jeżeli są wolne rowery, to jest sygnał, że relacja musi się zakończyć, ponieważ muszę użyć aplikacji. Hey bro, so I want to take a place in your weed, mate. What are you looking for? I'm looking to greet you and to say that what you're doing is awesome. So make your stuff okay and be better. Thank you very much, my friend, my new friend. From? I don't from know. Belarus, bro. What? Belarus. Wow, Belarus. No, come on. And where are you from? From Warsaw, from here. Oh, that's cool. Have a nice evening. Bye. Bye. No stoi tu jakiś rowerek, no i spróbujemy, nie? Zawiesimy na marynarę tutaj. No i dobra, a ja coś to zrobię, jeszcze jeden film, zresztą nie lecę teraz live. Pakuję się tu, zobaczę. Ale to by był cud, jakbym złapał tu rowerek. Także tym optymistycznym akcentem nowy słuchacz chciał się załapać spod Pałacu Kultury, tutaj z Marszałkowskiej. Żegna was i życzy dobrej nocy. Dyrektor, do poranka.